interakcji o today's flight. Thank you for choosing with Air Helvetia the journey. Dzień dobry, szanowni państwo. Kapitan Paweł Kowal wraz z dzisiejszą załogą i te państwa na pokładzie samolotu typu Airbus 321. Nasz dzisiejszy lot do Katowic potrwa 1 godzinę i 50 minut. Jesteśmy w pełni gotowi do startu, dlatego uprzejmie prosimy państwa o zapięcie pasów bezpieczeństwa, złożenie stolików, posunięcie okien oraz opuszczenie podłogietników. Nasza załoga dołoży wszelkich starań, aby lot upłynął państwu w miłej, a przede wszystkim bezpiecznej atmosferze. Dziękujemy za wybór naszej linii i życzymy przyjemnej podróży. Taśmę, założyć za głową, dojechać normalnie. After putting on your own mask, please step everyone. Mamy nicie asystent. Po założeniu maski prosimy pomóc innym osobom, które mogą tego potrzebować. Your life is located under your seat. In your seat back, kamizelka ratunkowa znajduje się pod fotelem. Do laundry mowy dane jest otherwise instructed. Należy ją wyjąć tylko na wyraźne polecenie załogi pokładowej. Remove the life is from the pouch kulidowej. Your head pin i kamizelka z opakowania zbytnie załóż przez głową te trzy strzepy. The hook from kulidowej. Owiętaśmy wokół pasa, zapnij klamrą, następnie dopasuj ściśle wokół ciała. After leaving the aircraft, pull from your red handle for the life is to inflate. Po opuszczeniu samolotu napełnij kamizelkę, pociągając za czerwone uchwyty. The life is also be inflated by blowing into this tube. Kamizelką można również napełnić, przymuchając gumowe zawory. Infant's life should be inflated to inside the aircraft. Kamizelki na nim ofrą, należy napełnić jeszcze przed opuszczeniem samolotu. For further information, you will find the safety instruction card in this pocket in front of you, which contains the important safety features of this aircraft. W kieszeni fotela przed sobą znajdą państwo instrukcję bezpieczeństwa, zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie na pokładzie samolotu. Thank you for attention, thank you cabin crew. Dziękujemy za uwagę i dziękuję załodze. Ladies and gentlemen, you may now continue using your electronic devices in flight mode only. In case your device does not have a flight mode, shall be switched off now and remain switched off for the whole duration of the flight. Laptops and any other large electronic devices shall now be safely stored for takeoff landing. Whenever civil signs from charging electronic devices on board is forbidden, should you have any problem with your device, such as overheating, smell or smoke, please inform cabin crew immediately. Szanowni państwo, w tej chwili można korzystać z urządzeń elektronicznych wyłącznie w trybie samolotowym. Jeżeli urządzenie nie ma trybu samolotowego, należy je teraz wyłączyć. Nie włączać go przez cały czas trwania lotu. Laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne należy odłożyć, zabezpieczyć podczas startu, lądowania, po każdym włączeniu sygnalizacji, zapięcia pasów. Ładowanie urządzeń elektronicznych na pokładzie jest zabronione. W przypadku problemów z urządzeniem, takich jak przegrzanie, niepokojący zapach lub dym, prosimy niezwłocznie poinformować załogę. Катя, сядь.
Thank you.